Moi drodzy, Pan Bóg pozwolił nam doczekać i przeżywać ten cudowny dzień. Drugi dzień miesiąca lutego, święto ofiarowania Pańskiego. Podkreślam to, że warto, abyśmy nieśli wdzięczność dla Boga za dar życia, za dar Jego łaski, za dar wspólnoty Kościoła, a w dniu dzisiejszym nade wszystko za dar waszego życia konsekrowanego, przeżywanego w tak różnorodnych charyzmatach, przeżywanego właściwie na każdym miejscu i w każdym fragmencie naszej diecezji warszawsko-praskiej. A biorąc pod uwagę dobro duchowe, moc łaski, siłę modlitwy, ogarniające wszystkie tajemnice naszego życia. I poprzez to, co się dokonuje we wspólnotach tutaj reprezentowanych, ale również i to dzieło, o którym dzisiaj chcemy również w ramach naszej pamięci materialnej pamiętać, o wspólnocie kontemplacyjnej, o siostrach karmelitankach z Osin koło Mińska Mazowieckiego. Moi drodzy, kiedy dzisiaj stajemy wobec tego niesamowitego daru Bożego Słowa, to oczywiście poprzez to wydarzenie ofiarowania Pana Jezusa przypominamy i uświadamiamy sobie wagę tego wydarzenia, tej postawy Maryi i Józefa z nowonarodzonym Jezusem, wpisanego w to zalecenie Starego Testamentu, które przypomniał nam również i dzisiaj święty Łukasz. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Dobrze wiemy, że te słowa odnoszą się do historii zbawienia, do tego momentu wyjścia z Egiptu, do tej ostatniej, dziesiątej plagi, jaką była śmierć pierworodnych w Egipcie. Jednocześnie tego niesamowitego dziedzictwa, które było ofiarowane człowiekowi, które właśnie poprzez akt ofiarowania miało sprawiać, że człowiek w sposób żywy, szczery, autentyczny będzie niósł wrażliwość na to, że Pan Bóg jest pośród swojego ludu, że ofiarowuje swoją obecność, swoją moc, że od Niego zależymy. I ten moment miał być okazją do wdzięczności. Ten moment bez wątpienia był takim czasem dla Maryi i Józefa za te wszystkie dary i tajemnice, które rozważali w swoim sercu, ale które wyrażali niosąc nowonarodzonego Jezusa na swoich rękach i wnosząc Go do świątyni. I to jest również wielkie zaproszenie dla każdego z nas, abyśmy właśnie dzisiaj, właśnie poprzez to święto ofiarowania Pańskiego, razem z Maryją i Józefem i w świetle Chrystusa, Syna Bożego, jedynej światłości, potrafili spojrzeć na nasze życie. Potrafili, dostrzegając Bożą obecność, Boże dary, łaski, jakie nam ofiarował, dzisiaj za nie dziękować, odnawiając to nasze zaufanie i to powierzenie tych wszystkich tajemnic naszego życia Bogu. Ale dzisiaj w tym opisie Ewangelii zawierają się niesamowite bogactwa wpisane również w dzień życia konsekrowanego. Już zapewne się przyzwyczailiśmy, to również dzisiaj usłyszeliśmy w sposób przewidywalny, że tam w świątyni na Maryję, Józefa, Jezusa oczekiwał Symeon, ale i prorokini Anna. I chciałbym się odwołać do tych osób, bo zobaczcie, moi drodzy, to, co Symeon mówi poprzez swoje słowa. Teraz, o władco, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Czyż nie jest to wypełnienie tej przepowiedni, zapowiedzi proroka Malachiasza,
który mówił: oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan. A z drugiej strony prorokini Anna, która, jak zaznacza Łukasz Ewangelista, niosła poprzez swoje oddanie to niesamowite świadectwo, kiedy służąc w postach i modlitwach dniem i nocą, chwaliła, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy, a czyniła to w świątyni, w tej niesamowitej tajemnicy obecności i działania Boga, wyrażonej również przez Malachiasza, że ten Bóg przybywa do tej świątyni. Ale jednocześnie potwierdzając te słowa, które powtarzaliśmy w refrenie psalmu i potem w tym psalmie 24, jako to swoiste zaproszenie, oto podnieście swoje szczyty, bramę, bo będzie wkraczał Król Chwały. To jest ta misja Symeona, ale i misja Anny. I moi drodzy, jeżeli patrzymy w taki sposób na te słowa Boga, to przywołajmy te dwie misje, które w tak niesamowity sposób są wpisane w życie konsekrowane. Misja anioła, niosącego światłość i wzywającego do tego, aby to, co jest tajemnicą świątyni życia i wiary i łaski każdego człowieka, aby to zostało wypełnione tą światłością. Aby ten anioł, jak ten Symeon, z tą wiernością, z tą wytrwałością, z mądrością wieku i doświadczeń, z wielkim bogactwem charyzmatu otrzymanego od Boga, aby był właśnie takim świadkiem, który nieustannie będzie zachęcał: podnieś te swoje podwoje, otwórz swoje bramy na to, aby przyszedł Bóg. Zobaczcie, moi drodzy, tę prawdę w tak cudowny sposób wyraził Vita Consecrata Jan Paweł II, święty papież, kiedy napisał również i takie słowa. Profesja rad ewangelicznych jest integralną częścią życia Kościoła, stanowi bowiem dla niego cenny bodziec do coraz większej wierności Ewangelii. To jest to bardzo szczególne zaproszenie. Jeszcze raz powtórzę, do tego, aby podnieść te szczyty i otworzyć podwoje bram świątyni Ducha, którą Pan Bóg ofiarował. I dzisiaj, drodzy bracia i siostry, niosący konsekrację w swoim życiu, chcemy przede wszystkim dziękować Wam za to, że ten dar niesiecie, że na tak różne sposoby wyrażacie go. Jesteście takimi aniołami Bożej światłości. Jesteście tymi, którzy potrafią innych doprowadzić, umocnić, zaprosić, utwierdzić w tym, aby takie dzieło i tę tajemnicę w swoim życiu chcieli przeżywać. Ale z drugiej strony stajemy również wobec misji Anny, tej prorokini, swoistej strażniczki świątyni Boga. I tutaj wasza misja, osób konsekrowanych w tak niesamowicie czytelny sposób, została wyrażona w kolejnych słowach z tej adhortacji papieża Vita Consecrata, kiedy papież mówił, że przez profesję rad ewangelicznych osoba konsekrowana nie tylko czyni Chrystusa sensem swojego życia, ale stara się odtworzyć w sobie tę formę życia, jaką obrał sobie Syn Boży, przyszedłszy na świat. Odtworzyć w sobie formę życia Syna Bożego. Czyż to proste określenie, strażnik, strażniczka świątyni Boga, nie zawiera się właśnie w takiej definicji i w takim opisie świętego papieża? I ona została dzisiaj wyrażona w tym słowie i Malachiasza, i w tym opisie Ewangelii Łukasza. I ona, tak jak Jan Paweł II
dalej rozwijając tę myśl, odwołując do rad ewangelicznych, zaznacza, że zachowanie dziewictwa to jest to niesamowite potwierdzenie, że ta dziewicza miłość Chrystusa jest przyjęta do mojego serca. I ona napełnia moje serce i potwierdza wobec świata, że On jest jedyną miłością. Naśladowanie ubóstwa jest tym bardzo wyraźnym zaproszeniem do tego, aby sobie, braciom i siostrom, całemu światu pokazać, że wszystko otrzymuje od Ojca i z miłością wszystko Mu oddaje, tak jak Chrystus to czynił. A postawa posłuszeństwa jest tym niesamowitym momentem, kiedy wyznaję Chrystusa jako nieskończenie umiłowanego przez Boga i miłującego każdego człowieka, którego wolę, jedynie Jego wolę chcę pełnić, bo we wszystkim jestem Jemu poddany i poddana. Strażnik i strażniczka świątyni, aby nieść tę niesamowitą tajemnicę miłości oblubieńczej, wypełniającej serce. To zaproszenie i to wielkie dzieło realizowane każdego dnia, aby to wszystko, czego doświadczam, przyjmować jako dar Boga, a wszystko, co niosę w moim życiu, ofiarowywać Jemu, aby to czynić jako właśnie strażnik, chroniący wierność wobec Boga, wsłuchujący się w Jego wolę i pomagający innym wypełniać tę wolę. A wtedy te dwie misje się łączą. Te dwie misje sprawiają, że to zaproszenie do tego, aby otworzyć bramy świątyni, będzie tak szczere, tak autentyczne, tak pełne pokoju, potwierdzające tym, wobec których stoimy, że warto otworzyć, bo tam jest Bóg. Warto otworzyć, bo jesteśmy Jego dziedzictwem. Warto otworzyć, bo On napełnia swoim bogactwem każdą tajemnicę naszego życia. I dzisiaj razem z Wami, moi drodzy, chcemy stanąć z całą pokorą wobec Boga, aby, tak jak już zaznaczyłem przed chwilą, dziękować za to, że poprzez wasze życie konsekrowane realizujecie wobec nas, wobec świata, w naszej wspólnocie Kościoła lokalnego, warszawsko-praskiego, właśnie tę misję anioła i tego strażnika świątyni Boga. Ale jednocześnie stajemy razem z wami, modląc się i otaczając was naszą serdecznością, naszą modlitwą, aby to dzieło, które Pan Bóg wam zawierza, było nieustannie odnawiane, aby przynosiło jak najpiękniejsze, jak najbardziej oczywiste Boże owoce, abyście, tak jak prorok Symeon i prorokini Anna, potrafili z taką wdzięcznością i pokojem serca każdy dzień przeżywać, wierząc, że On jest wypełniony obecnością Boga. I abyście również poprzez swoją posługę i swoje życie konsekrowane dośpiewywali kolejne słowa psalmisty, zachęcając każdego człowieka do tego, aby otworzył bramy swojego życia, bo Bóg wstępujący do tego życia zawsze napełnia je mocą swojej miłości. Amen.